chcę dzisiaj złożyć serdeczne gratulacje najpierw tym, którzy organizują na czele z dyrekcją szkoły, bo jest to konkurs bardzo wartościowy z punktu widzenia formacyjnego. Wchodzenie coraz głębsze w myśl papieża Jana Pawła II jest osobotwórcze, kształtuje naszą osobowość. Pokazuje nam, jak wielki wymiar może mieć człowieczeństwo. I stąd jest to tak bardzo twórcze dla młodych, którzy biorą udział w konkursie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali młodzieży, przygotowywali ich, a więc katechetom, nauczycielom. I serdeczne gratulacje składam wszystkim, którzy dotarli do finału, a także którzy mieli w ostatnim etapie też udział i dzisiaj otrzymali nagrody. Osobiście jest mi bardzo bliska postać świętego Jana Pawła II. Poznałem go jeszcze, jak nie był biskupem. Już mu służyłem do mszy świętej jako diakon w kościele parafialnym świętego Filipa, gdzie był duszpasterzem akademickim i w niedzielę palmową posługiwałem mu wtedy przy obiedzie po mszy świętej, tej uroczystej, procesjonalnej. Bardzo się nami interesował, byłem z moim kolegą, księdzem Janem Kosakowskim, razem służyliśmy jako diakoni do mszy świętej. A potem śledziłem cały czas jego pracę. No i po mianowaniu mnie na biskupa poprosiłem go także o to, aby mi udzielił święceń biskupich, także jestem jego duchowym synem. Stąd też zainteresowania jego nauką, kolejnymi encyklikami były rzeczywiście tak jakby treścią życia. Tym bardziej, że jestem profesorem w seminarium i trzeba było także do wykładów przygotowywać tematykę, która tam się znajdowała. W zasadzie przez pontyfikat, jeden z najdłuższych, należy do tych trzech najdłuższych pontyfikatów, to papież poruszał właściwie wszystkie zagadnienia dotyczące duchowości człowieka, ale przede wszystkim akcentował godność osoby ludzkiej.